Celem naszej pierwszej wycieczki jest Nosal, niewysoki szczyt w Tatrach Zachodnich. Można powiedzieć, że chyba jedna z najniższych gór, jakie można w Tatrach zdobyć, bo to zaledwie 1206 metrów nad poziom morza. Nosal jest często traktowany jako taki plan B, jako trasa na złą pogodę, jako taka rozgrzewka przed dłuższymi wycieczkami, ale myślę, że wart jest tego, żeby wejść na niego specjalnie, żeby popatrzeć pod kątem przyrodniczym, bo sporo ciekawostek tutaj jest i o tym będziemy właśnie dzisiaj mówić. Będzie mniej o widokach, o panoramach, choć oczywiście też o tym będziemy mówić, ale więcej o tym, co mamy pod nogami, co obok rośnie, kwitnie. Zapraszam na wycieczkę przyrodniczą na Nosal. Naszą wycieczkę rozpoczynamy przy Alei Przewodników Tatrzańskich, czyli przy drodze prowadzącej do Kuźnic. Można się tutaj dostać busem. 300 metrów niżej jest przystanek, który nazywa się Murowanica. Przechodzimy na drugą stronę drogi i idziemy wzdłuż kamiennego muru, kamiennej tamy. To jest jedna z kilku zapór, które wybudowano na początku XX wieku, aby uregulować potok Bystra, który wypływa z Kuźnic i przepływa przez Zakopane. Tutaj widzimy foluszowy potok, czyli taką sztuczną odnogę Bystry, która właśnie w tym miejscu powstaje. Ona potem przepływa w rejonie Krupówek, może kojarzycie ją z oczka wodnego na Krupówkach. A teraz podejdziemy do właściwego koryta Bystrej. To koryto oczywiście jest uregulowane, jest wybetonowane, a rolą tej zapory jest to, żeby nie było ono zasypywane przez materiał, który ten potok niesie z górnej części doliny. Punkt wejściowy na szlak znajduje się trochę poniżej tamy. Można do niego dojść także inną drogą, od strony ulicy Karłowicza wzdłuż bulwarów Słowackiego. Jesteśmy tutaj na wysokości jakieś 940 metrów nad poziom morza. Na Nosal nie jest daleko, ale pierwszy fragment podejścia jest dość stromy, te szczególnie pierwsze kilkaset metrów. To są takie kamienne czy drewniane schody, po których dość szybko nabieramy wysokości. Jeśli jest ślisko, jeśli na szlaku jest błoto, to zdecydowanie lepiej wchodzić z tej strony, bardziej stromej, a potem zejść nieco łatwiejszym szlakiem w stronę Nosalowej Przełęczy i wrócić do Kuźnic. Zaletą takiego stromego podejścia jest to, że co chwila robimy odpoczynki, więc mamy czas, żeby się rozglądnąć, co się dzieje dookoła. A w lesie, obok szlaku, podstawowe drzewa tatrzańskie, tutaj świerk z krótkimi, kłującymi igłami. Obok jodła, igły są nieco dłuższe, ciemniejsze, zaokrąglone, nie kłują. I ten zestaw uzupełnia nam buk. Tutaj widzimy takie młode, niedawno rozwinięte liście buka. Ciekawostką jest też jałowiec, który przy tym szlaku występuje w kilku miejscach w formie takiej bardziej drzewiastej. Przeważnie widzimy go w Tatrach jako krzew gdzieś na polanach. Obecność jałowca w takim miejscu świadczy o tym, że kiedyś musiało być tutaj dużo więcej światła. Zresztą jeśli się rozglądniemy po lesie, brakuje tutaj grubych, starych drzew, więc zdecydowanie nie jest to taki las naturalny. To miejsce musiało być kiedyś bardzo przekształcone, drzewa musiały być wycięte, być może był tutaj prowadzony wypas. Nieco wyżej krajobraz leśny się nam trochę zmienia, widać korony modrzewi, a nad nimi korony ciemniejsze, korony sosen, które przypominają limbę. Z niewielkiej luki w lesie pokazał się nam widok na Dolinę Bystrej, z której zaczynaliśmy naszą wycieczkę. Podeszliśmy nieco wyżej, możemy się tutaj z bliska przyjrzeć sosnom. Mają ciemny pień i dość ciemną barwę igieł, stąd nazwa tego gatunku, czyli sosna czarna. Nie jest to nasz rodzimy gatunek, jej zasięg kończy się na Alpach, czasem bywa nazywana sosną austriacką. Tutaj posadzono ją pod koniec XIX wieku. Zatrzymamy się na chwilę w takim charakterystycznym punkcie widokowym. To taka kazalniczka z modrzewiem. Widać tutaj znów pięknie Dolinę Bystrej, stoki Krokwi i
granica Tatr, która jest w tym momencie bardzo dobrze widoczna, to taki załom terenowy pomiędzy stokami tatrzańskich regli a dnem Kotliny Zakopiańskiej, albo szerzej mówiąc Rowu Podtatrzańskiego. I po prawej stronie Pogórze Gubałowskie. Ta granica to jest w przybliżeniu droga pod reglami, więc pewnie wielu z Was wędrowało wzdłuż niej. Wyżej na szlaku odsłania się coraz więcej skał, więc możemy im się bliżej przyjrzeć. Są to głównie dolomity, które powstały w erze mezozoicznej, ale nie tutaj, tylko spory kawałek stąd na południe od obszaru dzisiejszych Tatr. I potem zostały one nasunięte na ten obszar w trakcie fałdowania, więc nazywamy je taką płaszczowiną, dokładnie płaszczowiną reglową. Takie nisko położone węglanowe skały wystawione na południe to idealne miejsce dla roślin naskalnych. Tutaj widzimy bardzo charakterystyczny kwiat goryczki krótkołodygowej, zwanej również goryczką Clusiusa. Obok niej kwitnie żółty przelot alpejski. To gatunek, który spotkamy nie tylko w piętrze regli, ale także dużo wyżej, powyżej górnej granicy lasu, na Halach. I znów otwiera się nam widok na Dolinę Bystrej i Kuźnice, które są taką najwyższą częścią Zakopanego. Trudno sobie dzisiaj wyobrazić, że w XIX wieku był tutaj ośrodek przemysłowy. Przetapiano tutaj żelazo wydobywane w tatrzańskich kopalniach. Tutaj znowu piękny widok na Kuźnicką Polanę, która jest objęta kulturowym wypasem owiec. Szlak zaczyna się nam nieco wypłaszczać. Jesteśmy teraz na grzbiecie pomiędzy południowymi i północnymi stokami Nosala. Do wierzchołka zostało nam już tylko kilka minut. Po lewej stronie, na północnym stoku Nosala, widzimy fragment monokultury świerkowej, która w ostatnich latach uległa rozpadowi pod wpływem wiatru halnego oraz kornika. No i jesteśmy już na wierzchołku Nosala, 1206 metrów nad poziom morza. Odsłonił się nam Giewont, górne otoczenie Doliny Bystrej z goryczkowymi czubami, z kasprowym wierchem, kopama góry, a po wschodniej stronie Dolina Olczyska, nad nią wierzchołki Tatr Wysokich. A my zatrzymamy się tutaj na tej sosence, która pewnie na turystach z Polski wrażenia nie robi, bo sosna to najpospolitszy gatunek w polskich lasach, natomiast w Tatrach tej sosny zwyczajnej jest bardzo mało i występuje ona głównie w formie takich reliktowych lasków sosnowych. Historia tych lasów zaczęła się po ustąpieniu lodowców. Wtedy w tatrzańskich lasach rządziły trzy gatunki sosen. Najwyżej rosła kosodrzewina, niżej limba, natomiast dolną część porastała sosna zwyczajna. Jakiś czas później w Tatry przybyły kolejne gatunki drzew. Przede wszystkim świerki, buki i jodły. I te gatunki wypchnęły sosnę z tatrzańskich dolin. Można powiedzieć, że ona przetrwała tylko na takich nasłonecznionych, reglowych skałkach, jak tutaj na Nosalu, nad Łysą Polaną czy na Siwieńskich Turniach. Rozglądnijmy się nieco szerzej po tatrzańskich lasach. Na stokach Krokwi widać las mieszany z udziałem buka, jodły, świerka. Natomiast na lewo od Kuźnic, od Doliny Bystrej, widać głównie monokultury świerkowe, które zostały w XIX wieku posadzone na miejscu wcześniej wyrąbanych w pień buczyn tatrzańskich. Dzisiaj te monokultury objęte są przebudową, czyli stopniowo usuwa się świerka, natomiast sadzi się buka, jodłę, jawora, te gatunki rodzime. Oczywiście halny i kornik przyspieszają bardzo rozpad tych świerczyn, więc w ostatnich latach coraz więcej suchych i połamanych drzew. Na wierzchołku Nosala można się znów przyjrzeć roślinności naskalnej. Kwitną tutaj pięknie fioletowe astry alpejskie. Obok nich białe kwiaty, nieco przypominające stokrotkę, to stokrotnica górska. Szczyt kwitnienia roślin naskalnych na tej wysokości wciąż przed nami, bo ostatnie tygodnie to był czas, kiedy było zimno, mokro, więc zdecydowanie rośliny czekają na odrobinę ciepła i słońca. Z wierzchołka Nosala schodzimy w kierunku południowym, w stronę Nosalowej Przełęczy. Wzdłuż szlaku, wzdłuż ścieżki jest sporo modrzewi. Modrzew był tutaj sadzony jako taki gatunek pionierski na zupełnie wylesionych, zdegradowanych stokach. To jest gatunek, który
lubi, potrafi rosnąć w pełnym słońcu na kiepskiej, kamienistej glebie, więc tworzy taki przedplon dla innych drzew. Naturalnie modrzewie też występują w Tatrach, tyle że dużo wyżej, w rejonie górnej granicy lasu, w podobnych warunkach jak powiedzmy Limby. Po prawej stronie szlaku, na zachodnich stokach Nosala nad Kuźnicami, jest fragment pięknej buczyny. Jest to w miarę naturalny las, czyli coś takiego, co tutaj powinno rosnąć prawie wszędzie, gdzie mamy podłoże węglanowe, bo jest tutaj w miarę ciepło, a gleba jest żyzna, więc buki, jodły, jawory, świerki. To jest taki naturalny skład buczyny karpackiej. Zbliżamy się już do Nosalowej Przełęczy. Szlak tutaj jest trochę błotnisty. Zmieniło się nam podłoże pod butami. Nie mamy tutaj już dolomitów. Zamieniły się one w łupki, które właśnie budują to siodło przełęczy. I jesteśmy już na Nosalowej Przełęczy, na skrzyżowaniu szlaków. Możemy tutaj pójść w lewo, w kierunku Doliny Olczyskiej i kontynuować wycieczkę w kierunku na przykład Kopieńca. Natomiast my schodzimy w prawo, w kierunku Kuźnic, żeby zamknąć naszą pętlę. Przy zejściu znów odsłania się nam wierzchołek Nosala i znowu pięknie widać buczynę, na którą przedtem patrzyliśmy z góry. Na pierwszym planie potężne korony jodeł. Jesteśmy już z powrotem w Kuźnicach, w miejscu, gdzie łączą się szlaki prowadzące w kierunku Doliny Gąsienicowej, Doliny Jaworzynki i Nosala przy Górnej Tamie. Dzięki za wspólny spacerek. Dajcie znać w komentarzach, czy się Wam podobało i do zobaczenia wkrótce.